Rozdroże Izerskie, tak nazywa się miejsce, z którego zaczniemy dzisiejsze wchodzenie na wysoką kopę. ...1126 metrów mierzy Wielka Kopa i jest to najwyższy szczyt Gór Izerskich i oczywiście jeden ze szczytów Korony Gór Polskich. Dzisiaj zamierzamy go zdobyć i będzie to piąty szczyt na naszym urlopie, jeśli chodzi o Koronę Gór Polskich. Wejście na Wielką Kopę z Rozdroża Izerskiego powinno nam zająć według mapy około 1,5 godziny. Po górach chodzimy już blisko 20 lat, z czego 5-6 lat chodzimy wspólnie, więc z naszego doświadczenia wynika, że niedługo powinniśmy się zgubić. Szlak na wysoką kopę jest obfity w pyszne borówki. Co ciekawe, jest poza połową sierpnia. A tutaj dopiero teraz są dojrzałe borówki. Je w okolicach Leżajska jest to mniej więcej koło 20 czerwca. Trzy poprzednie szlaki Korony Gór Polskich, które robiliśmy, czyli Skalnik, Skopiec i Chełmiec, były stosunkowo łatwe, o tyle szlak na wysoką kopę już jest nieco bardziej wymagający. Dojście nań ze wszystkich parkingów, miejsc, to jest ponad 2 godziny. No i tak można powiedzieć, że nieco się daje we znaki. Aczkolwiek od kopalni kwarcu Stanisław las stał się bardziej mroczny, ciężki. Droga zaczęła być trochę tajemnicza. No i musimy bardzo zwracać uwagę na to, gdzie idziemy, ponieważ ma być odbicie w lewo na wysoką kopę. Nie wiem, jak ten szlak jest oznakowany. Na mapie jest to taka... Są to takie cieniutkie kreseczki. Nie wiem, jak to jest oznakowane na szlaku. Musimy się pilnie rozglądać. A jest mrocznie, tajemniczo, ciężko. Kopie 1126 metrów. Wyjście tutaj od Rozdroża Izerskiego zajęło nam
około 2 godziny 15 minut. No i cóż więcej, szlak jest dosyć wymagający, chociaż w porównaniu z tymi skalnikami, Chełmcami i innymi skopcami, no to jest zdecydowanie bardziej wymagający, ponieważ tam te szlaki są spacerowe, a tutaj już się trzeba trochę wysilić i parę kalorii spalić. No to jest taki szlak, powiedziałabym, nie wiem, bieszczadzkich połoni, takich sobie trudności. No właśnie. Czynną kopalnię kwarców Stanisław można spotkać takie oto rzeczy. To pewnie coś dla tych, którzy lubią urbex, to może być coś ciekawego. Jeśli podobał Ci się nasz film, to możesz dać łapiszona w górę, a jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to będzie nam bardzo miło, jeśli zaczniesz. Do zobaczenia następnym razem.